Cześć, to Sumerzyk. Witam Was ponownie na moim kanale. I mam dla Was nową sztuczkę, tym razem z kartami. Sztuczkę, którą Wam pokażę, wyjaśnię później. I obiecuję, że jak komuś tę sztuczkę pokażecie, to nikt na pewno nie domyśli się, jak to zrobić. Będzie to w ogóle, spróbujcie, pokażę jeszcze przed wyjaśnieniem, czy ktoś wpadnie na pomysł, jak to zrobiłem. Naprawdę sztuczka, myślę, że Wam się spodoba. I naprawdę trudno będzie się domyślić, jak to zrobione. A więc tak, o co chodzi. Pokazuję talię kart. Wszystkie karty, żeby było widać. Jak widać, karty są pomieszane. Teraz widz w talii wybiera jedną kartę. Nie bierze, tylko może z drugiej talii wziąć jakąś kartę, ale nie bierze z tej talii, tylko po prostu mówi, ta karta czy ta, jaką kartę powie. Teraz tak, na czym polega zasada. As, bo to jest trochę matematyczna sztuczka. As ma 1. Dwójka, 2, trójka, 3, czwórka, 4 po kolei. Taka każdy idzie. Walet ma 11. Dama 12, a król 13. Więc jak wybierzemy na przykład piątkę, dodajemy drugą piątkę, jest 10 i mnożymy przez 2, jest 20. Już to będzie dwójka. Dodajemy jeszcze 2, 4 i mnoży się przez 2, 8 wtedy wychodzi. Zawsze trzeba dodać tą kartę, która się bierze i mnożyć przez 2. Więc karty tutaj potasuję z tej talii, jakieś karty. Inna talia. I ktoś wybiera sobie widz jakąś kartę. Bo jest niektóra jakaś karta, na przykład karta. Siódemka karo. Więc o co chodzi? Karty leżą. Siódemka to jest 14 razy 2, 28. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ósma karta. Siódemka karo. Następna na przykład jest czwórka. Tu jest dziesiątka. Ta sztuczka jeszcze jest dobra, dlatego że ktoś powie, pokaż jeszcze raz. Na przykład. Więc rozkładam karty. Widzę wszystkie karty, że sobie wybrał którąś kartę. I znów jakąś kartę wybiera sobie. Obojętnie jak tasuje kartę i tam jakąś kartę wypada z talii. Dziewiątka karo tym razem. 9 i 9, 18. Razy 2, 36. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, trzydzieści. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, 36 karta. Dziewiątka kara. Jak mówiłem, zawsze i trzeci raz, czwarty raz można zrobić, nie ma końca po prostu. Zawsze wypadnie ta karta, która widz wybierze i ta karta musi być na tym miejscu, w Paryżu będzie. I na pewno nikt nie domyśli się, jak to zrobione jest.
Może ktoś z Was się domyślił teraz, jak zrobiłem. No teraz więc wyjaśnię. Więc tak. Najpierw układamy sobie karty, ale jak ułożyć karty? Karty są pomieszane, jak widać. Każda karta to jednakowo. Można przełożyć. Więc tak. Układamy. Wina osobno. Piki, kiery, kara i trefle. I tak układamy. Król, dama, walet, dziesiątka, dziewiątka, ósemka, siódemka, szóstka, piątka, czwórka, trójka, dwójka, as. Tak samo tutaj. Król, dama, walet, dziesiątka, dziewiątka, ósemka, siódemka, szóstka, piątka, czwórka, trójka, dwójka, as. To samo tutaj. Król, dama, walet, dziesiątka, dziewiątka, ósemka, siódemka, szóstka, piątka, czwórka, trójka, dwójka, as. I również tutaj. Król, dama, walet, dziesiątka, dziewiątka, ósemka, siódemka, czwórka, jest. Tak ułożone są już. Do as. Teraz bierzemy tak. Dziesiątka na wierzchu, tutaj. Tutaj siódemeczka. Tu czwóreczka, a tu zostaje. Tak jak jest. I biorę po kolei. Odprawę z tej strony. Bez strony. Do końca tak. Te karty są ułożone teraz już. Można zrobić jakieś fałszywe przekładanie, a to jak, żeby się nie pomyliło, może nie robić, to może się pomylić, gdzieś się przełożyć i jedna karta już nie wyjdzie później. Więc tak, tak jest ułożone. Na czym polega? Zawsze musi być król na spodzie. Więc tak, karty rozkładamy, że ktoś powie na przykład dwójka pik. Szukamy króla pik, dlatego króle muszą być widoczne. Król pik jest tutaj. Jest król pik, więc biorę karty w ten sposób. I król pik jest na spodzie już. Czwórka pik, 4 razy 2 to 4, 4, 8, 16 karta. 8 razy 2, 16. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, czwórka pik jest. Jak mówiłem, można tutaj nic nie robić. Bispowi pokaż jeszcze raz. Więc na przykład wybiera sobie następną kartę. Oczywiście nie odkłada ją, tylko dwójka kar. Dwójka kar. Więc król kar jest tutaj. Króla bierzemy w ten sposób i król kar idzie tutaj już. 2 i 2, 4, razy 2 to 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ósma karta.
Każdy się będzie zdziwiony, że jak to... A karty przecież pokazuje się, że są... Normalnie, nie są ułożone jakoś symbolicznie, czy kolorami, czy jak to, tylko... Oczywiście nie można dać widzowi do tasowania kart. Jak ktoś powie, że chce podasować, to mówi, że to ty pokazujesz sztuczkę, a nie ktoś, nie? Więc ten, co pokazuje, decyduje, jak ta sztuczka ma wyglądać. Więc myślę, że tutaj napiszę w komentarzach, że jak pokażecie komuś i ktoś się domyśli. Myślę, że nie domyśli się tego. Bardzo ciężko by domyślić się tej sztuczki. Także z mojej strony to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do komentarzy na Facebooka, link jest w opisie. Trzymajcie się krótko. Cześć.